W tym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o czymś, co się nazywa wielomian. Nazwa brzmi śmiesznie, ale jest to po prostu wyrażenie, które zawiera kilka zmiennych albo stałych składników, które są podnoszone do potęgi o stałym wykładniku naturalnym. Ta definicja też pewnie brzmi dosyć skomplikowanie. Zobaczmy na przykładach, o co chodzi. Jeżeli zapiszę takie coś x kwadrat dodać 1, to to jest wielomian. Dokładniej mówiąc, jest to dwumian, bo ma dwa składniki. Nazwa wielomian jest bardziej ogólna niż dwumian. Mówi ona, że może się w takim wyrażeniu znajdować całe mnóstwo składników. Wielo albo wiele oznacza dużo. Ten konkretny wielomian to dwumian. Gdybym napisał takie coś: 4x do trzeciej, odjąć 2x kwadrat, dodać 7, to to jest trójmian, bo mamy tutaj trzy składniki. Trzy wyrazy. Żeby złapać sens, zastanówmy się przez chwilę, co nie jest wielomianem. Na przykład takie wyrażenie x do potęgi minus jedna druga dodać jeden nie jest wielomianem. To nie znaczy, że takiego wyrażenia nigdy nie spotkacie, zgłębiając tajniki algebry czy ogólniej matematyki. Znaczy to tylko, że nie nazywamy tego wyrażenia wielomianem, bo tutaj występuje ujemny i ułamkowy wykładnik. Na przykład takie wyrażenie, y razy pierwiastek kwadratowy z y odjąć y do kwadratu, to tak samo nie jest wielomian, bo ma tutaj pierwiastek kwadratowy, a pierwiastek kwadratowy oznacza to samo co potęgowanie do potęgi jedna druga. Zatem wszystkie te wykładniki, przy zmiennych, muszą być liczbami naturalnymi. Nie mogą być ani ujemne, ani nie mogą być ułamkami. Żaden z tych nie jest wielomianem. No dobra. Kiedy zajmujemy się wielomianami, mamy do czynienia z pewnym ściśle określonym słownictwem, które sobie teraz szybko omówimy. Pierwsza rzecz to stopień wielomianu. Stopień wielomianu to najwyższy wykładnik, jaki w całym wielomianie występuje. Na przykład ten wielomian to wielomian trzeciego stopnia. Dlaczego? Bo najwyższy wykładnik przy zmiennej x to trójka. Tutaj mamy x do potęgi trzeciej, dlatego mówimy, że jest to wielomian trzeciego stopnia. Ten tutaj to wielomian drugiego stopnia. To jest składnik drugiego stopnia w tym wielomianie. Inne słowa i pojęcia, które dobrze jest znać, kiedy mówimy o wielomianach, to wyraz wolny i wyraz zmienny. To są wyrazy zmienne, to jest wyraz stały, czyli wolny, czyli liczba bez zmiennej x. Ostatnia rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, to współczynniki wielomianu. Zapiszmy sobie jakiś wielomian piątego stopnia. Może w jakiejś innej, mniej typowej postaci. Pomieszajmy może kolejność wyrazów. x kwadrat odjąć 5x, dodać 7x do 5, odjąć 5. Jak widać, jest to wielomian 5 stopnia. Dlaczego? Bo najwyższy wykładnik przy zmiennej x to piątka. Ta tutaj. To nam mówi, że jest to wielomian 5 stopnia. Możecie sobie pomyśleć, co to kogo obchodzi, jaki jest stopień tego wielomianu. Ja wolę wiedzieć, jaki jest stopień wielomianu. Ten wyraz z x w najwyższej potędze dominuje nad wszystkimi innymi wyrazami. On tu rządzi. Jeżeli będziemy podstawiać pod x coraz większe liczby, to ten wyraz będzie rósł najszybciej w dodatnią albo w ujemną stronę, w zależności od znaku, jaki przed nim stoi. On będzie odgrywał tu główną rolę. On daje nam obraz tego, jak całe to wyrażenie będzie rosło albo malało, w zależności od znaku współczynnika. Dlatego warto znać stopień wielomianu, właśnie użyłem słowa współczynnik. Zastanówmy się, co to oznacza. Użyłem słowa współczynnik już wcześniej, kiedy mówiliśmy w innym filmie o równaniach liniowych. Współczynnik to liczba stała, przez którą mnożymy zmienne w wielomianie. Na przykład współczynnik w tym wyrazie to minus 5. Pamiętajcie, że jeżeli mamy tutaj odejmowanie piątki, to znak minus też należy do współczynnika też jest jego częścią. Współczynnik w tym wyrazie to 7. Tutaj możemy powiedzieć, że nie ma współczynnika, bo to jest tak zwany wyraz wolny, który wynosi minus 5, a współczynnik w wyrazie z x w drugiej potędze wynosi 1. Domyślnie stoi tutaj jedynka, 1 razy x kwadrat. Ostatnim pojęciem, które dobrze jest znać, jest postać ogólna wielomianu. Póki co znajomość postaci ogólnej wielomianu nie pomoże Wam w rozwiązywaniu zadań z wielomianami, ale kiedy będziemy mówili o rozwiązywaniu zadań z wielomianami, będziemy używali całego tego słownictwa. Wasi nauczyciele też będą używali tych wszystkich pojęć i nazw, i dlatego dobrze jest to wszystko znać. Postać ogólna wielomianu to postać, w której wszystkie wyrazy uporządkowane są według stopnia. Na przykład to nie jest postać ogólna wielomianu. Gdybym chciał zapisać ten wielomian w postaci ogólnej, to na początku zapisałbym ten wyraz, czyli 7x do 5, Jaki jest następny, mniejszy wykładnik? Następny jest ten wyraz, x kwadrat. Nie ma tu wyrazów z x do czwartej, ani z x do trzeciej. Czyli dalej dodać x kwadrat. Jedynki nie musimy pisać. Potem jest ten wyraz, czyli odjąć 5x. I na koniec wyraz wolny, minus 5. To jest... Ogólna postać tego wielomianu. Wyrazy ułożone są w malejącej kolejności stopni, czyli wykładników przy zmiennej x: 5, 2, 1 i 0. Wykonajmy teraz parę podstawowych działań na wielomianach. Potem w Waszej karierze algebraicznej okaże się, że jest to super pożyteczna umiejętność. Uprośćmy na początek parę wielomianów. Robiliśmy już podobne rzeczy w poprzednich filmach, ale dla wprawy możemy jeszcze poćwiczyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyrazy z wyższymi potęgami zmiennej. Powiedzmy, że chcę dodać dwa wielomiany minus 2x kwadrat plus 4x minus 12 i do tego dodamy 7x dodać x kwadrat. Ważne jest, żeby pamiętać, kiedy upraszczacie takie wyrażenie, kiedy dodajecie takie dwa wielomiany, że dodajemy do siebie wyrazy, o tych samych stopniach. Dodajemy wyrazy podobne. Zrobimy zaraz inny przykład, gdzie będzie więcej zmiennych. Tutaj mamy tylko jedną zmienną, x. Mamy też tutaj nawiasy, żeby odróżnić jeden wielomian od drugiego, ale nawiasy w tym przypadku nie mają żadnego znaczenia. Gdyby tutaj był znak odejmowania, to trzeba by to odejmowanie zastosować do wszystkich wyrazów w nawiasie. Ale przy dodawaniu możemy zwyczajnie te nawiasy pominąć. Minus 2x kwadrat, dodać 4x, odjąć 12. Dodać 7x dodać x kwadrat. Uprośćmy to i dodajmy do siebie wyrazy o tych samych wykładnikach przy zmiennej x. Tutaj mamy x kwadrat, tutaj też mamy x kwadrat. Możemy te wyrazy dodać. Minus 2x kwadrat dodać x kwadrat. Teraz weźmy pod uwagę zmienną x w potędze pierwszej. 4x i 7x. Dodać 4x dodać 7x i został wyraz wolny sam 1 więc go przepiszemy minus 12. Teraz dodajemy. Jeżeli mam czegoś minus 2 i dodaję do tego tego samego czegoś 1, to ile to jest razem? Minus 2 dodać 1 to minus 1. Minus 1x kwadrat. Możemy zapisać minus x kwadrat. Te jedynki nie trzeba zapisywać. Teraz mamy dodać 4x dodać 7x, czyli 11x. I na koniec wyraz wolny minus 12. I otrzymaliśmy wielomian drugiego stopnia z trzema wyrazami. Współczynnik wiodący, czyli współczynnik przy zmiennej w najwyższej potędze to minus 1, współczynnik przy X to 11 i wyraz wolny to minus 12. Zróbmy jeszcze jakiś przykład, może trochę bardziej skomplikowany. 2A kwadrat B minus 3 AB kwadrat plus 5a kwadrat b kwadrat, odjąć 2a kwadrat b kwadrat plus 4a kwadrat b minus 5b kwadrat. Mamy tu znak odejmowania przed nawiasem. Mamy też dwie zmienne zamiast jednej. Zróbmy to krok po kroku, żeby wszystko było jasne. Na początek, Pozbądźmy się nawiasów, czyli rozdzielmy ten minus na cały ten nawias. Zastosujmy go do wszystkich tych wyrazów. Wtedy nawias nie będzie nam już potrzebny. Tę część przepiszemy. 2a kwadrat b minus 3ab kwadrat plus 5a kwadrat b kwadrat. Teraz pomnożymy wszystkie wyrazy wewnątrz tego nawiasu razy minus 1. Czyli minus 2a kwadrat b kwadrat minus 4a kwadrat b minus razy minus to plus, czyli plus 5b kwadrat. Teraz zrobimy to, co poprzednio, czyli dodamy do siebie wyrazy o takich samych wykładnikach przyzmiennych. Pierwszy wyraz to współczynnik razy a kwadrat b. Gdzie jeszcze mamy a kwadrat b? Tu nie, tu nie, tu też nie, tutaj. Tu jest a kwadrat b i tu a kwadrat b. Zapiszmy te dwa wyrazy bezpośrednio obok siebie. 2a kwadrat b minus 4a kwadrat b. Dalej mamy wyraz ab kwadrat. Gdzie jeszcze jest wyraz ab kwadrat? Nie ma więcej. Czyli zapiszemy tylko ten jeden. Minus 3ab kwadrat. Dalej mamy a kwadrat b kwadrat. Jest jeszcze jakiś a kwadrat b kwadrat? Tu jest jeszcze jeden. No to piszemy plus 5 a kwadrat b kwadrat minus 2 a kwadrat b kwadrat. I został nam ostatni wyraz ze zmienną b kwadrat plus 5 b kwadrat. Teraz dodajemy pierwsza grupa wyrazów. 2 czegoś odjąć 4 tego samego czegoś to minus 2 tego czegoś. Czyli piszemy minus 2 a kwadrat b. Tego wyrazu do niczego nie możemy dodać, więc go przepiszemy. Minus 3 a b kwadrat. Tutaj mamy 5 czegoś. Odjąć 2 tego czegoś, co nam daje 3 tego czegoś. Dodać 3 a kwadrat b kwadrat. I ostatni przepisujemy plus 5 b kwadrat. I tyle. Więcej nie da się tu zrobić. Uprościliśmy co tylko się dało. Zapisanie tego wielomianu w postaci ogólnej możemy potraktować na parę sposobów. Bo mamy dwie zmienne. Dużo zależy od Waszych upodobań. Ja czasem lubię zapisywać w kolejności sumy stopni wszystkich zmiennych w wyrazie. Jak dodamy do siebie wykładniki, to w tym wyrazie będzie 4, tu i tu 3, a tu na koniec 2. Czyli ten wyraz byłby pierwszy, 3a2b2, potem te dwa w dowolnej kolejności, nie ma tu sztywnych reguł, minus 2a2b minus 3ab2 i ostatni wyraz plus 5b2. I wielomian uproszczony. Koniec zadania. Teraz chciałbym zrobić z wami parę przykładów konstruowania wielomianów, żeby pokazać wam, że wielomiany przydają się w życiu jako reprezentacja różnych rzeczy. Będziemy ich używać wszędzie, nie tylko w algebrze, ale później przy całkach i różniczkach też. Wielomiany przydają się naprawdę wszędzie, dlatego warto je znać. W tych czterech przykładach chciałbym, żebyśmy przedstawili pole powierzchni każdej z tych kolorowych figur za pomocą wielomianu. Jakie jest pole powierzchni tej niebiesko-żółtej figury? Ten niebieski prostokąt to pole o powierzchni x razy y. Ten żółty po lewej to x razy z, czyli dodać x razy z. Ale mamy dwa żółte: tu jest x razy z i tu też jest x razy z, więc możemy jeszcze raz dopisać x razy z. Ale możemy też tutaj wstawić dwójkę: dodać dwa razy x razy z. No i mamy wielomian, który opisuje pole powierzchni tej figury. Druga figura. Tu u góry mamy pole powierzchni A razy B. Ten drugi też wygląda na A razy B. I tutaj znowu jest A razy B. A tutaj coś mi się wydaje, że ktoś przekombinował. To C tutaj chyba można zignorować. Całkiem możliwe, że chodziło o to, że ten bok ma długość C. To by nam pomogło. Tak przyjmijmy. Czyli ten kawałek na dole to będzie po raz czwarty A razy B. I zostaje ten zielony o powierzchni A razy C. To jest pole powierzchni całej tej figury. Możemy oczywiście dodać te cztery wyrazy. To będzie razem 4 AB i dodać AC. Zakładając oczywiście, że to C tutaj to była pomyłka, i że ten zielony nie jest kwadratem, czyli że jego poziomy bok jest różny od A, że ma długość C. Następna figura. Pole różowości, ile wynosi? Możemy je wyznaczyć biorąc pole. Powierzchni całego prostokąta, czyli 2xy, i odejmując pola powierzchni tych dwóch białych kwadratów. Każdy z kwadratów ma powierzchnię x razy x, albo inaczej x kwadrat, i mamy tych kwadratów 2, czyli minus 2x kwadrat. I ostatnia figura, dla uproszczenia, tutaj sobie podzielę: wtedy to pole będzie miało powierzchnię a razy b, a b. To pole tutaj to też jest A razy B. Dodać AB. To pole tutaj to również jest A razy B. Czyli cała figura ma pole powierzchni 3AB. Mam nadzieję, że to była pożyteczna rozgrzewka wielomianowa.